www.radiownet.pl. Media prawdziwie publiczne. Wspaniały film. Mówię wspaniały, dlatego że ten film rzeczywiście obejrzało 5 milionów ludzi, jak na film dokumentalny. 5 milionów 20. No właśnie. Jak na film dokumentalny jest to w ogóle fenomen, żeby 5 milionów ludzi obejrzało. Tym bardziej, że film dokumentalny trwa 96 minut. Kasia zemdlała przy montażu w pewnym momencie. Tym bardziej, że Kasia Maciejko bardzo dużo przy tym filmie pracowała i ogromnie dużo serca w to włożyła. Ja ilekroć jestem na Pomorskach, to zawsze przechodzę koło miejsca, gdzie ona jest pochowana i zawsze jej dziękuję za to, co się stało. I teraz wracając do wymowy tego filmu. No, ten film przede wszystkim miał ogromne znaczenie wtedy. Państwo to pamiętają, niektórzy nie mogą pamiętać, dlatego że nie było w ogóle żadnej informacji o tym, co stało się w Gdańsku. Nie było w prasie informacji, nie było w telewizji informacji. A ten film, mimo że był bez cenzury, dostał się na ekrany dzięki uporczywości Związku Zawodowego, no i nas filmowców. W końcu, ponieważ sytuacja była napięta, zgodzono się, żeby ten film pod warunkiem, że sale będą zamknięte, że całe kino zostanie wykupione przez kolejny zakład pracy, żeby go można było oglądać. Ale zwróćcie Państwo uwagę, obejrzało to 5 milionów ludzi. Czyli ta metoda okazała się bardziej skuteczna niż najlepsza reklama. Ludzie się jednak o ten film dostawali. Brakujące miejsca na sali były wykupywane przez ludzi, którzy chcieli przyjść. Były wzruszające momenty, ludzie często płakali na tym filmie. Dzisiaj nawet sobie nie zdajemy sprawy, jaki to był szok na ludzi, oglądanie tego, co się stało w Gdańsku wtedy, prawda? No i tyle, co mogę Państwu więcej powiedzieć. Jak często ogląda Pan ten film? Kiedy ostatni raz Pan oglądał i co Pan oglądając dzisiaj ten film myślał? No nie, bardzo rzadko oglądam, właściwie nigdy nie organizuję takich spotkań, nawet bo się krępuję. To nie jest specjalnie tak. Jest to film o ogromnym ładunku uczuciowym i nie bardzo można go tak po prostu oglądać. No, dzisiaj mamy rocznicę, zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj było powiedziane w pewnym momencie, że będziemy się spotykać zawsze 16 grudnia, prawda? No dzisiaj jest 17, no to niewiele się spóźniliśmy. Niestety ta rocznica, która dotyczyła tego poprzedniego grudnia, prawda, 70 roku, ta rocznica nie jest już dotrzymywana. Bardzo wiele rzeczy nie jest dotrzymywanych, które były wtedy, że tak powiem, podejmowane i byliśmy wtedy przekonani, że będą realizowane. Ja już nie mówię o tym, że ze strony partii komunistycznej, ze strony ustroju komunistycznego w ogóle nic nie zostało dotrzymane, bo nastąpił stan wojenny. Ale niestety i po ustaniu stanu wojennego, i po roku 89 zaczęło się coś psuć. No i psuje się do dziś. I właściwie to, o czym żeśmy wtedy marzyli, a to było marzeniem wszystkich. To były cudowne dni. Ja pamiętam, że było coś w powietrzu niesamowitego. Ci robotnicy wykazywali ogromną dojrzałość. Ogromną dojrzałość. Tam nie chodziło o te 1000 złotych więcej. Ci ludzie dość dobrze zarabiali, bo stocznia w ogóle była takim sztandarowym zakładem. Ale chodziło właśnie o godność, chodziło o suwerenność polską, chodziło o niezależność, chodziło o to, żeby zbudować zupełnie inną Polskę. No i ja nie chcę tutaj uprawiać żadnej polityki. Sami Państwo decydujcie. Zastanówcie się, czy nam się to udało. No nie bardzo.
Nie bardzo. A dlaczego? No. Radio Wnet często o tym mówi, dlaczego. Także mnie zwolnicie od tego. Nie do końca zwolnimy Pana z tego obowiązku. Czy już przeczytał Pan, czy dobrze zredagowaliśmy wywiad? Nie, nie przeczytałem, przyznam się szczerze. Nie lubię czytać tekstów, które mówią o moich wywiadach, czy w ogóle. Nie przeczytałem, ale przeczytam, no trudno. Ale czy przyzna Pan, nie wiem, ja myślę, że po raz trzeci w życiu oglądałem film Robotnicy 80. Pierwszy raz w 81 roku w kinie jako 16-latek. Drugi raz, nie wiem w tej przestrzeni czasu kiedy, ale pewno w połowie lat 80. I teraz trzeci raz wróciłem do tego filmu i do tych silnych wzruszeń i niekiedy zaskoczeń, tak, bo człowiek nie wszystko pamięta z tej, nie będąc tam z atmosfery sierpnia 80 roku. A czego nie udało się Panu w tym filmie przedstawić? A czego nie udało mi się? Nie wiem, czego nie udało mi się. Naprawdę w tej chwili nie potrafię powiedzieć. Nie wiem, tego nie, to jest zbyt trudne pytanie. A jak ten opis euforii w momencie, kiedy to porozumienia sierpniowe zostały podpisane, to jak to wtedy to serce biło? No to było w ogóle nadzwyczajne. Muszę Państwu powiedzieć, że myśmy się spodziewali jednak interwencji jakiejś. Przecież ta cała stocznia była otoczona, prawda? W każdej chwili mogły tam wjechać no, jakieś transportery opancerzone, mogli to rozegrać inaczej. No, wtedy była taki nastrój w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Rosjanie też byli umoczeni wtedy w Afganistanie i nie bardzo się kwapili, żeby pomagać tutaj naszym Jaruzelskiemu i tutaj naszym rządcom. I jakimś cudem to się wszystko przedłużyło. To się wszystko przedłużyło. No ale w gruncie rzeczy no, coś tak wisiało nad nami cały czas. I wreszcie stało się, prawda, i nastała ta noc, która rozpoczął stan wojenny, tak. No. Ja się wtedy znalazłem we Włoszech, dlatego że ten film został zgłoszony na festiwal we Florencji, który się właśnie w połowie grudnia powinien odbywać. No i ja jakimś cudem udało mi się wydębić od tych władz wyjazd pod warunkiem, że ten film nie będzie zgłoszony do konkursu. I w momencie, jak ja się obudziłem w Rzymie, bo samolot leci do Rzymu, we Florencji nie było wtedy lotniska i chyba do dzisiaj nie ma, to okazało się, że tu się stało stan wojenny, także taki zbieg okoliczności. No i wyobraźcie sobie Państwo, że ten film był pokazywany w tych wielkich manifestacjach przedświątecznych, jakie były, bo to zbliżały się święta Bożego Narodzenia z jednej strony, prawda, ludzie tu się szykowali do świętowania świąt Bożego Narodzenia, a z drugiej strony wszystkie trzy związki zawodowe włoskie, z lewicowymi włącznie, zaczęły ogromne manifestacje. I ja się tam pojawiłem na tych manifestacjach. I wyobraźcie sobie, znowu zbieg okoliczności dziwny, ja znałem włoski, bo ja w czasie praktyki studenckiej byłem na praktyce we Włoszech. No, a włoski jest tak łatwy dla młodego człowieka, że ja opanowałem na tyle włoski, że mogłem przemawiać podczas tych manifestacji, otoczony przez trzy największe tuzy włoskich związków zawodowych, prawda? To był Luciano Lama, który potem stał na czele Senatu, a wtedy był na czele CGL-u, czyli właśnie tej włoskiej partii. Nie partii, tylko włoskiego związku zawodowego związanego z partią komunistyczną. To był Giorgio Benvenuto, który był z kolei, to było UIL. I trzeci związek związany z Helecją, i też Pierkarniti stał na jego czele. No i to są takie trzy święte nazwiska wtedy. Ja wśród tych świętych nazwisk stałem na Piazza Wenecja i przemawiałem do ludzi
A w tle, na tle tego wielkiego, wielkiego monumentu, prawda, wszedł ten film. Trochę to było bez sensu, prawdę powiedziawszy, no bo ten film bez dubbingu to był mało zrozumiały, no ale tak było. No i takich wieców się odbyło bardzo, bardzo dużo i to było to wielkie poparcie klasy robotniczej włoskiej dla Solidarności i jednocześnie potępienie Golpe, bo ktoś tak nazywał Golpe di Jaruzelski, czyli zamach stanu jaruzelskiego. No i tak. No i tak się, że tak powiem, wplątałem w walkę polityczną, która się działa na terenie Włoch i musiałem tam, byłem, siedziałem tam przez 8 lat, aż do roku 89, kiedy mogłem wrócić do kraju. Nie, skoro w Rzymie, to i w Watykanie, to i spotkanie z Janem Pawłem II, projekcja specjalna dla Jana Pawła II, coś takiego miało miejsce, czy nie? Coś takiego miało miejsce, tylko tam były problemy techniczne, bo nie było w ogóle, był projektor na 16 mm w Watykanie, a papieżowi nie wypadało pójść do kina normalnego, nawet pustego. No więc kopiowanie tego, no ale w każdym razie papież to widział i bardzo, że tak powiem, podczas audiencji, a zbiorowej audiencji, takiej dla 20 kilku osób, no, podszedł do mnie, powiedział: dobry film, poklepał i poszedł dalej. No, ja nie śmiałem przedłużać tej rozmowy, bo nie miałem nic więcej do dodania. No, papież miał lepszych, że tak powiem, relatorów na ten temat, co się dzieje w Polsce. No, ponieważ my mamy okazję rozmawiać w porankach, to oddam z przyjemnością Państwu mikrofon, żeby Państwo zadawali pytania, jeśli oczywiście taka pola naszej publiczności jest. Kto pierwszy? Ile razy oglądał Pan film w Robotnicy 80? Dopiero pierwszy raz. No i? To właśnie mam tutaj jedno pytanie. Złoty środek na dobry dokument. Tak, do autora. Co trzeba zrobić, żeby opublikować dobry dokument, żeby 5 milionów osób oglądało go i chciało go oglądać dalej? No nie, no to jest... I inne czasy. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że dobry dokument. Tutaj jest pewien zbieg okoliczności, prawda? Myśmy pojechali filmować coś wyjątkowego, co się nie powtarza często w historii, prawda? Oczywiście, że można było to też sfilmować lepiej i gorzej. Muszę Państwu powiedzieć, że filmowała razem z nami ekipa Gdańska, gdańskiej telewizji. I oni też zmontowali coś tam, myśmy to widzieli, ale to było nie to. I tu właśnie ogromna zasługa naszej montażystki, naszej wspaniałej artystki Kasi Maciejko, której mąż zresztą tutaj siedzi, która zrobiła z tego naszego materiału arcydzieło. Te puste, czarne miejsca, to są dlatego, że myśmy nie mieli za dużo taśmy. Dano nam mało taśmy, natomiast taśma magnetyczna, no, była w dowolnej ilości, bo to był, prawda, produkt niereglamentowany. I w związku z tym nam było szalenie żal tych kawałków dźwiękowych, a nie chcąc robić żadnych fałszów, prawda, czy robić jakichś fałszywych przebitek, po prostu żeśmy zostawili czarne miejsca. Ale to nie są żadne wycięcia cenzury. Muszę Państwu powiedzieć, że cenzor w ogóle nie tknął tego materiału, mimo że wzywano nas do KC Partii Komunistycznej, wtedy, prawda, PZPR-u, z nakazem wycięcia ośmiu miejscach, bo inaczej film nie zostaje dopuszczony na ekrany. No ale myśmy powiedzieli, że niestety jest to niemożliwe, ponieważ film w formie surowej pokazaliśmy już w Gdańsku. I to była prawda. Film, który nie był w ogóle zgrany, w którym się rozjeżdżał dźwięk
z obrazem. Szybko żeśmy pokazali w Gdańsku, to ogromna sala, no tu pełna, zupełnie niesamowicie wypełniona. I film został tam pokazany. No skoro film został pokazany, mówimy, nie możemy już nic wyciąć, bo byśmy się skompromitowali. I was byśmy skompromitowali, myśmy po Polsce tłumaczyli. Tam był Olszowski, no nieważne, to są nazwiska, które młodym ludziom nic nie powiedzą. No, ale to taka cenzura na najwyższym poziomie. Cenzura na najwyższym poziomie, prawda, i mówili, słuchajcie, musicie coś zrobić, my się już nie możemy cofnąć, a tu ściana za nami, że tak ten Olszowski tak pokazywał, że ściana za nim, prawda, a wy jeszcze możecie jeszcze coś dać, a no, myśmy przyjechać, niestety nie. I mieliśmy rację, bo wychodząc z Wajdą, bo Wajda był z nami, Andrzej Zajączkowski, ja, Andrzej Wajda, Wajda był dlatego z nami, że był przewodniczącym Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Więc Wajda mówi, wiecie co, no ja jak robiłem przekaz Marmuru, kazałem mi wyciąć, to niestety musiałem wyciąć. Ale byście się uparli. Może są inne czasy. Chyba macie chłopaki rację. No i mieliśmy rację. Bo film się ostał taki, jaki powinien być. I taki, jaki jest dotąd. Ja będę kontynuował, ponieważ pierwszy raz... Chciałem się jeszcze zapytać jedną rzecz, na jakie to były sceny? Bo powiedział pan tak, że to 8 scen było. No więc tam, jakie to były sceny, no na przykład tam w pewnym momencie pani Walentynowicz mówi, że bili, prawda? Więc to miało być wycięte. W ogóle, prawdę powiedziawszy, oni nam nie powiedzieli, jak jest ten. Powiedzieli tylko, że w 8 miejscach. A myśmy w ogóle nie dopuścili do dyskusji, jakie to mają być sceny. Nie, bo myślałem, że mówili. Nie, no, wiecie, no, jak się rozmawia z taką wielchuszką KC, to oni też nie potrafią powiedzieć tak dokładnie. Tylko ja wam mówię przykładowo. Oni też takie przykłady podawali. Ja myślę, że nie skończyłoby się na tych 8. Myśmy wycięli te 8, a za chwilę by się okazało, że jeszcze coś trzeba. Muszę państwu powiedzieć, że sam tytuł filmu Robotnicy 80 nawiązywał do filmu Krzysztofa Kieślowskiego, który zrobił Robotnicy 70. 10 lat wcześniej. Mianowicie chodziło o to, że po wypadkach grudniowych 70 roku powstał film robiony przez Krzysztofa Kieślowskiego, który jeździł razem z tą, po różnych zakładach pracy. Jeździł też z tym nowym sekretarzem Gierkiem i Jaroszewiczem, którzy pytali się, pomożecie? Pomożemy, prawda? I jednocześnie pokazywał, co o tym sądzą robotnicy. I wydawało się, że wszystko jest ok, tylko potem, jak zbliżał się zjazd partii kolejny, na którym ten film miał być pokazany jako film, że tak powiem, premierowy, to kazano mu ciąć, aż Kieślowski powiedział, a to proszę wyciąć moje nazwisko. Wtedy mu powiedział, żeby nie było na końcu, kto jest odpowiedzialny za film. No to mu powiedziano, że no jeżeli będzie wycięte nazwisko, to jest ostatni film, który obywatel będzie mógł tego. Więc on wpadł na dobry pomysł i nazwiska wszystkich realizatorów alfabetycznie tak drobnym drukiem, że właściwie to wszystko nie miało, było prawie niezauważalne dla normalnego widza. No więc myśmy też chcieli uniknąć tego i udało nam się uniknąć tego. Myśmy nie musieli chować swoich nazwisk. Nie chcę pana opowiedzieć, to poprosimy o następne pytania. Refleksje, nie muszą być pytania, myśli. Zapraszam tutaj do mikrofonu. On jest właśnie mężem Kana. Andrzej Kowalczyk. Ja mogę troszeczkę dopowiedzieć receptę na dobry dokument. No to przede wszystkim zaufanie w ekipie. I tutaj myślę, że z perspektywy jeszcze tego, co żona mówiła, no warto wymienić zdjęcia
Jacka Petryckiego, no, tak, oczywiście. Które to są takie zdjęcia żywe, które się montują i takie, które jakby trudno skleić i tam były żywe właśnie. No i też Michała Bukujemskiego z wnętrz, takie zbliżenia. No, ten film miał znakomitych aktorów, ten dokument, ale aktorzy byli znakomici. No, Wałęsa dobrze grał wtedy i Andrzej Gwiazda był, te jego teksty. Ja ten film wiele razy widziałem, ale zawsze pamiętałem teksty Andrzeja Gwiazdy. Jest taki podręcznik negocjacji amerykański i tam jest, tak się śmiesznie składa, 21 punktów dobrych negocjacji. I jeżeli ten film się analizuje tak bardzo syntetycznie, analitycznie, przepraszam, punkt po punkcie, to Mieczysław Jagielski występuje jako nauczyciel negocjacji. On odhacza punkt po punkcie. On był wyszkolony w negocjacjach, bo on negocjował jako wicepremier pożyczki, jeździł po całym świecie i on realizuje ten podręcznik negocjacji punkt po punkcie. Nawet wtedy, kiedy trzeba się pochwalić znajomością, powiedzmy, języka francuskiego, to on to się przypadkiem nie dzieje. To nie jest spontaniczne, to jest u niego wszystko zagrane. No jeszcze dobrze jest, jak film ma taki background, jakieś tło, prawda, więc to tam jest świetne operowanie tym dźwiękiem z tyłu. Publiczność jest i sala, i to, co się dzieje na zewnątrz. Więc jest takie właśnie, no jak w dobrym filmie, tylko dokumencie, że są i zbliżenia, i sala, i emocje, i tak jak wygranie ciszy tych korytarzy. Każdy, kto uczestniczył w strajku, to wie, co to moc jest. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Chciałem powiedzieć o 8.45, bo myślę, kto jest jutro gościem o 8.45, bo bardzo chętnie bym pana do radia zaprosił w najbliższym czasie, jeśli to jest możliwe, bo my jesteśmy radio, robimy radio, robimy radio, radio, robimy radio wnet. Pytanie, z Lechem Wałęsą kiedy pan ostatni raz rozmawiał? Jak on przyleciał do Rzymu, to już było po tej nagrodzie Nobla. Oczywiście sam Wałęsa nie odbierał nagrody, tylko Danusia. Żona, tak, Danusia, no ale oni przylecieli razem do Rzymu, do papieża. No i wtedy chwileczkę na lotnisku z nim rozmawiałem, bo robiłem nawet zdjęcia z tego przylotu dla telewizji włoskiej. No tak, no mieliśmy we Włoszech wspaniałe warunki do działalności politycznej i program trzeci Rai Telewizione, prawda, czyli Państwowej Telewizji Włoskiej, bardzo chętnie nam pomagał i udało nam się tam coś pokazać. No i muszę powiedzieć, że dzięki temu właśnie takiej mądrej polityce wszyscy byli szczęśliwi. Niestety nasze czasy charakteryzują się jakby taką ogólną kompromitacją naszej cywilizacji. Jakim cudem ci ludzie, którzy tak mądrze myśleli, potem zagłosowali na Berlusconiego i nagle Berlusconi przez dwie bodajże kadencje stał na czele rządu. Berlusconi za moich czasów. Jeszcze zagłosują trzeci raz, zobacz. To w ogóle nie miał żadnej porządnej opinii, był uważany za człowieka zupełnie nieciekawego, mimo że potem się okazało, że jest najbogatszym człowiekiem Włoch, ale w jaki sposób on do tego doszedł, nikt właściwie do końca nie potrafił powiedzieć. Świat się zaczął składać i składa się dotąd. I ja bardzo bym sobie marzył, ale oczywiście to marzenia się rzadko spełniają, jeżeli są na taką skalę, żeby Polska pokazała, że można jeszcze raz spróbować ten świat moralnie
jakoś zacząć podnosić, ale czy to jest w ogóle możliwe? Czy nasze społeczeństwo się obudzi? Czy Europa w ogóle się obudzi? Bo przecież to jest problem nie tylko polski, ale to jest problem ogólnoeuropejski, prawda? Coś się niedobrego dzieje na świecie, a my jesteśmy tacy bezradni. Nam szczypiemy się w łokieć, czy to jest w ogóle możliwe? A jednak jest możliwe. I to była pana ostatnia rozmowa z Lechem Wałęsą wtedy na lotnisku włoskim? No, ale nie o tym żeśmy rozmawiali. Tam dwa takie właściwie nic nieznaczące rozpoznanie się, prawda? Ale to były dawne czasy, powiedziałem, no, prawda? No i polecieli dalej, tak. A dziś, jakie by pan pierwsze pytanie zadał Wałęsie, gdyby miał pan taką okazję i gdyby musiał na nie odpowiedzieć? Ja bym powiedział: Lechu, co się z tobą stało? Co się z tobą stało? Nie rozumiemy się już zupełnie. Nie rozumiemy się i mam wrażenie, że on się też oderwał i od swojej klasy, i od swojej misji. Przecież gdyby ten Wałęsa był mądry, to mógłby dzisiaj stanąć na czele światowego ruchu ludzi, którzy protestują. Którzy protestują przeciwko właśnie temu upadkowi naszej cywilizacji. Gdyby miał troszeczkę więcej wyczucia politycznego. Ten człowiek, który zawsze był uważany za geniusza, takiego samolotnego geniusza politycznego, nagle wdał się w jakieś takie sfery idiotyczne i właściwie pogrzebał właściwie całą ideę tego, że właśnie robociarz stoi na czele wspaniałego, pięknego ruchu, który pokazuje jakby inną drogę ludzkości, prawda? I ludzie szukają dzisiaj takich autorytetów. Przestraszył się. Nie pojawiam, czy się przestraszył. Może się przestraszył, a może mu tak jakoś... Nie przestraszył się, tylko bał się, bo nie wiem na niego. Kwit. No może są kwity. Tego nie wiemy właśnie, ale faktem jest, że to jest jeszcze jedna wielka stracona szansa. Że to był kandydat rzeczywiście na przywódcę światowego. Tak mi się wydaje. Ale to z tego nic nie wyszło i pewnie nie mogło wyjść, ponieważ za dużo się po nim spodziewaliśmy. Ja to bym chciał panu podziękować, bo to bardzo dobry film. Ja go też widziałem ze 3-4 razy, począwszy od pierwszych projekcji. I gdyby tak pan uciął, pan zaczął ten film od początku, do chwili, kiedy pojawiają się napisy, tytuł filmu, to przecież byłoby odzwierciedlenie dzisiejszej sytuacji. No właśnie. Ja się specjalnie w te głosy wsłuchiwałem. To byłoby tak, trzeba by im to posłać na posiedzenie Rady Ministrów pana Tuska. No niestety. To jest taka sytuacja, ale dziękuję bardzo, bardzo. Bardzo dziękuję państwu i nie wiem, czy stanąłem na wysokości zadania dzisiaj, bo przyznam się szczerze, że mi jest ciężko o tym wszystkim mówić, bo ja tą sytuację wciąż mam we krwi i wciąż pamiętam, jak to się działo i zaraz jak patrzę, w co to przeszło, jak to się dzisiaj manifestuje, to szalenie mi żale. Właśnie, ja miałam taką refleksję, że tyle było nadziei, tyle było radości, entuzjazmu i takiej wiary i w Boga, i w prawdę, i w sprawiedliwość. I o to walczyliście wszyscy. I wszyscy byliśmy razem. Tak, a teraz co z tą stocznią? No co z tymi robotnikami? Gdzie oni są? Co oni zyskali? I jak to wszystko się skończyło? I jakie były dyskusje? Jakie były ustalenia? I co było konsekwencją tych ustaleń? Czy przecież ten człowiek Jagielski, on mówił, że to wszystko prawda, że będzie wielki szacunek dla robotnika, że będą związki zawodowe i skończyło się stanem wojennym. No tak, ale myśmy się wiele nie spodziewali po tamtej klasie politycznej, prawda? Ale no to był rzeczywiście szok ogromny.
ale to, co nastąpiło po 1989 roku, to już zależało od nas, tak. No właśnie nie za bardzo ono, dlatego że tutaj wyraźnie, no, patrząc teraz na ten film, ja ten film oglądałam pierwszy raz. Nie należałam do jakiegoś dużego zakładu pracy, który by wykupił całą salę kinową. Pracowałam w budżetówce i nie miałam okazji. I teraz patrząc na ten film, to no, widać takie wątki, takie zarzewia tego, co powodowało, co dalej będzie. I na przykład taka charakterystyczna sprawa, jak się wszyscy cieszą, będziemy mieć prawo do strajku. I wiemy doskonale, co się potem działo w 1981 roku. To prawo do strajku zostało obrócone przeciwko nam. Dlatego, że wszystko, co się działo później złego, to było zwalane na to, że są rządy Solidarności, że jest bardzo źle w kraju, ponieważ ludzie strajkują, co nie było prawdą, ale potem po prostu na podstawie tych wszystkich dokonań, znaczy te dokonania nasze zostały wykorzystane, zmanipulowane przeciwko nam, a kiedy już nie dało inaczej rady, no to oczywiście został ogłoszony stan wojenny. Ja uważam, że to jest największa zbrodnia na tym narodzie, ponieważ te wszystkie właśnie, te wspaniałe, ta niesamowita atmosfera została zabita, zadeptana i to jest do dzisiejszego dnia jest konsekwencją, że ludzie nie wierzą, że warto cokolwiek robić, ponieważ że to nie warto, zawsze będzie zmanipulowane, zawsze będzie obrócone. W tej chwili to właściwie ta manipulacja no, jakby ciąży nad nami. A jeszcze jest jeden taka rzecz, która tutaj na mnie ogromne wrażenie zrobiła. Te wielkie dźwigi portowe i te ogromne rzesze ludzi. To był ogromny zakład pracy, który został zniszczony. Teraz takich zakładów pracy nie ma. Nie ma takich ludzi w jednym miejscu, którzy by mogli zaszachować. My jesteśmy rozproszeni, po prostu jesteśmy rozproszeni. Już nie ma takiej siły, przed którą mogłyby się władze po prostu cofnąć. Porównajmy to, co się tutaj wydarzyło z demonstracją, która była we wrześniu w Warszawie. Też ogromne rzesze ludzi. Ale rzesze ludzi no, podszyte jednak, nie wiem, tym orłem z czekolady, tym pomnikiem tego Tuska złotym. Takie to niepoważne jest po prostu. Niby są te rzesze ludzi, niby jest też ta jakaś jedność, którą można zwołać, ale ona idzie jakoś, nie wiem, w bok. To już się tym nikt nie przejmuje. Nie ma kogoś, kto by powiedział... www.radiownet.pl Media prawdziwie publiczne.